Cześć. W tym filmie pokażę, jak usunąć problem czarnego ekranu w programie OBS Studio w roku 2020 z systemem Windows 10. Po którejś aktualizacji sterowniku systemu Windows 10 lub też programu OBS mamy taki właśnie problem, gdzie dodajemy źródło przechwytywania ekranu, a zamiast ekranu widzimy czarny obraz. Jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, to wyłączamy program OBS. Przechodzimy do ustawień systemu Windows 10. Klikamy Start. Ustawienia. System. Ekran. A następnie na samym dole ustawienia grafiki. Przyciskamy przycisk Przeglądaj. I dodajemy miejsce, gdzie znajduje się nasz program OBS Studio w wersji 64-bitowej. Jeżeli nie wiemy, gdzie znajduje się program, możemy kliknąć Start, wpisać OBS. Prawym przyciskiem myszy klikamy na skrócie OBS Studio 64-bit. Otwórz lokalizację pliku. I kopiujemy ścieżkę z paska adresu. Kopiuj. A tutaj ją wklejamy. Przyciskamy Enter. I już mamy tutaj nasze skróty. Wybieramy OBS Studio 64 bity. Naciskamy Dodaj. I już mamy aplikację OBS Studio dodaną do ustawień grafiki systemu Windows 10. Następnie klikamy opcję i wybieramy opcję oszczędzanie energii. Klikamy zapisz, zamykamy okno i gotowe. Teraz wystarczy uruchomić program OBS Studio. Gotowe. Jak widać, wszystko bardzo dobrze działa. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli poradnik Wam się przydał, zapraszam do subskrypcji kanału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępnijcie film dla swoich znajomych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym praktycznym poradniku. Cześć!